będziemy trenować cały czas tutaj na własnych obiektach. Mamy zaplanowane 6 gier kontrolnych. W sumie mamy 24 jednostki do pierwszego meczu ligowego, więc to nie jest dużo. Tak jak powiedziałem, własne obiekty od wtorku do soboty raz dziennie plus 6 gier kontrolnych. Motoryka i fizyczne przygotowanie, a te aspekty pewnie taktyczne to gdzieś tam z czasem. To znaczy ten czas jest właśnie bardzo krótki, dlatego motoryka też oczywiście to musi być, natomiast już na pewno wplatane tak samo już można powiedzieć od końca tego tygodnia też aspekty taktyczne, bo tak jak powiedziałem, mało jest z tych jednostek i musimy ten czas wykorzystać właśnie maksymalnie na takich rzeczach. Uważam, że zespół, który przepracował zimę, ci zawodnicy, którzy zostali, przepracowali zimę plus wymagania tej trzeciej ligi, krótki okres tak naprawdę 2 tygodni, to nie, na pewno nie zgubili tego wszystkiego, co żeśmy wypracowali. Pewne te, wiadomo, motoryczne tematy musimy, jak to się mówi, polizać troszkę i przygotowywać stricte model naszego gry, nasze granie pod ligę. Jak ten Falubas wygląda kadrowo w porównaniu do tego zespołu, który niedawno zakończył sezon i też rozgrywki w Pucharze Polski? To znaczy się, no, zmiany na pewno będą. No, dzisiaj pan zadaje mi pytanie, jeszcze na pewno dokładnie nie mogę panu odpowiedzieć. To co wiem, no to wiem, że nie będzie kilku zawodników z nami typu Jędrzej Król, Szymon Kobusiński, czterech, na dalej moment, bo jeszcze, bo wychodzili z głowy. Jędrzej Król, Szymon Kobusiński, niech pan mi pomoże. Mariusz Kaczmarczyk. Mariusz Kaczmarczyk, dokładnie. Co z Martinsem? No z Martinsem jeszcze rozmawiamy, mogę powiedzieć, że jest blisko, zobaczymy. Mam nadzieję, chciałbym, żeby Martin z nami został. Trzecia liga to już chyba perspektywa, która się oddala, bo takie głosy dochodzą z Gorzowa, że tam jednak pożar powoli zostaje gaszony. Tak. To tam gdzieś był temat gorący, wyskoczył. To prawda. No i dobrze. No. Z chwilą się utrzymał sportowo. Niech walczy z organizacją klubu i niech walczy na boiskach trzecioligowych. My opuściliśmy trzecią ligę i musimy walczyć w czwartej o to, żeby ewentualnie spotkać się w przyszłym sezonie. Wracając jeszcze do kadry, wzmocnienia, jak to wygląda? Może pan coś powiedzieć na ten temat? Tak, o pewnych już mogę. Krzysiu Wierzbicki, Paweł Wojtysiak, Sebastian Żukowski, to już są pewni zawodnicy, którzy do nas doszli. Młodzież z U17, Szerszaława, która tak samo nas zasili. Gdzieś jeszcze jednego, dwóch zawodników będziemy sprawdzać w niedalekiej tutaj w przyszłości. No i myślę, że tyle. Jeszcze tak jak powiedziałem, jeszcze mamy kilku chłopaków, z którymi chcemy współpracować dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie, natomiast uważam, że tak naprawdę to chciałbym pracować z zawodnikami, którzy naprawdę chcą tutaj grać i tak już teraz do tego podchodzę. Te ostatnie pół roku, czy w zasadzie ta runda wiosenna pomogła panu, żeby tą swoją filozofię tutaj w zielonogórskim zespole wdrożyć, bo ta druga część rundy można powiedzieć bardzo, bardzo udana dla Falubazu i gdyby brać tylko te wyniki pod uwagę, no to pewnie byśmy grali w trzeciej lidze. No tak, i tak można powiedzieć, że moją historię krótką w Falubazie można od tego momentu jak gdyby gdzieś pisać. No, tak jak pan powiedział, no, ta druga część to było to, ale to niestety dzisiaj, gdybyśmy w zimie byli tacy mądrzy jak dzisiaj, no to tak jak pan mówi, byśmy byli chyba w trzeciej lidze. Aha, zapomniałem o jednym zawodniku powiedzieć. Maciej Górecki wraca ze sportowej emerytury, bardzo się cieszę. To będzie oznaczało, że będzie jednocześnie i asystentem i grającym zawodnikiem? Myślę, że przede wszystkim powinien się teraz skupić na nagraniu, choć nie mówię, że jego pomoc nie będzie mile widziana. Wiesz, tam w technicznych sprawach. Natomiast no, chcemy, żeby Mirek Kasprzak był już naprawdę bliżej z zespołem i z bramkarzami i gdzieś mi pomagał, bo to zawsze gdzieś z boku jest dużo lepiej. Sebastian Górski, zdaje się, przeszedł obok, czyli zostaje w Zielonej Górze? Tak, Sebastian zostaje w Zielonej Górze. Panie trenerze, no chyba nie musimy tego, że tak powiem, gdzieś tam między słowami mówić i trzeba otwarcie powiedzieć, że cel przypuszczam jest jeden, tak? Wrócić do trzeciej ligi po roku przerwy. Powiem panu w przyszłym tygodniu. No co panu powiem, no wiadomo, że każdy gdzieś nas stawia w roli faworyta.
Ale tak jak powiedziałem, ja będę mądrzejszy do końca przyszłego, tego tygodnia, myślę, jak to się wszystko już zamknie, wyklaruje, ale myślę, że tak. Ta kadra, która dzisiaj nawet wychodzi na trening, uważam, że jest w stanie walczyć o powrót do trzeciej ligi.